Spośród 145 złożonych projektów Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 4 na łączną kwotę dofinansowania prawie 147 milionów złotych. Jednym z beneficjentów jest Czerwionka Leszczyny, która na realizację infrastruktury niezbędnej do korzystania z odnawialnych źródeł energii otrzymała prawie 22 miliony złotych. Wyjątkowość tego projektu polega także na tym, że te pieniądze trafią bezpośrednio do mieszkańców. Instalacja to fotowoltaika, to solary, to pompy ciepła. Około 700 wniosków, które na tą okoliczność złożyli mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Myślę, że na przestrzeni 2 lat te wnioski zostaną zrealizowane. Instalacja zostanie zamontowana. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty. No i myślę, że damy przykład na to, że gmina i miasto może angażować się właśnie w taki rodzaj wsparcia mieszkańców. Dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego trafi do 3 wnioskodawców oraz do projektu złożonego przez gminę Zawiercie z listy projektów niegrantowych. Cieszymy się, a jednocześnie już przygotowujemy do tego, żeby to zadanie zrealizować. Będziemy kontaktować się w tej chwili z mieszkańcami, tymi, którzy złożyli wnioski. To ci mieszkańcy będą beneficjentami tego projektu. Z pewnością ten, jak i poprzednie projekty przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy Czerwionka Leszczyny przyczynią się do poprawy jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Już od 5 lat w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce Leszczynach działa grupa plastyczna. Teraz autorzy prac pod kierunkiem malarza Czesława Fojcika zaprezentowali publiczności swoje dzieła. No malują, czasami coś przyniosą, jakiś obraz, żeby to skopiowali, czasami jakieś kwiaty, to no i chodzę między nimi i patrzę i coś doradza, coś tam jeszcze, a tu jeszcze trochę, a tu jeszcze, czasami nie trzeba już teraz, bo fajnie malują, a po prostu jestem zaskoczony, no i tak się bawimy, no. Adepci malarstwa spotykają się co 2 tygodnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce. Niech mi pan wierzy, my nie mamy czasu nawet porozmawiać. Przychodzimy, każdy siada, każdy robi, maluje i albo się zdąży w tych 2 godzinach, albo się nie zdąży, więc to jest takie, ale ogólnie jest wesoło. Mamy pana, który nam puszcza muzyczkę w telefonie, ktoś tam coś powie, jakiś żart, no i to jest to, co ma być. Nie dla wszystkich uczestników grupy był to od początku oczywisty wybór miejsca rozwoju swoich talentów. Ja mam bardzo dużo pasji, które właśnie nie wiedziałam, na co się zdecydować. I tak to wyszło, że po prostu ten uniwersytet przyszedł mi tak jakby z pomocą. Lubię właśnie różne robótki, takie rzeczy, więc to od malutkości malowałam jakoś tak, czy w szkole jeszcze. Ale to były wszystko takie szkice, takie niepozorne rzeczy. Życzymy kolejnych lat owocnej pracy artystycznej, zarówno panu Fojcikowi, jak i jego podopiecznym. Swoje 90-lecie obchodziło przedszkole nr 1 Promyczek w Czerwionce Leszczynach. W ramach obchodów zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej, po której w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym oficjalnie rozpoczęto uroczystości związane z jubileuszem placówki. Przygotowaliśmy oprócz występów dzieci, wiadomo, hymnu, tańców, przygotowaliśmy także dużo prezentacji takich, które promują też nasze przedszkole, pokazują historię przedszkola, bo to już 90 lat od samego początku, jak to było pokrótce, no i na końcu mały poczęstunek. Jednak trzonem przedszkola są nauczyciele i dyrekcja. Dzięki ich zaangażowaniu, wsparciu i chęci najmłodsi przychodzą do przedszkola z uśmiechem. 90 lat to nie tylko dzień dzisiejszy, ale to olbrzymia ilość tych dzieciaków, które się przez to przedszkole przewinęło.
to olbrzymi obszar związany z kadrą pedagogiczną, to pracownicy administracji i obsługi, to wszyscy rodzice. Przedszkole Promyczek ma na swoim koncie wiele zasług i bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Jednak istotną kwestią w każdej placówce jest również kuchnia, która jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że szczerość u dzieci jest na pierwszym miejscu. Razem z paniami kucharkami dbamy o bezpieczeństwo dzieci w zakresie wyżywienia. Bardzo ważna rzecz. Myślę, że rodzice doceniają nasz trud. Stale rozwijamy się, wychodzimy rodzicom naprzeciw, realizujemy diety zgodnie z zaleceniami. Podczas uroczystości wręczono kwiaty i nagrody, a burmistrz Czerwionki Leszczyn z okazji jubileuszu przedszkola podarował 5000 zł do wykorzystania na dowolnie wybrany cel przez placówkę. Podziękowania. Właśnie dla tych wszystkich, którzy to, co jest związane z przedszkolem tworzą. Aktualnie przedszkole numer 1 w Czerwionce Leszczynach w 5 oddziałach integracyjnych i 2 ogólnodostępnych wychowuje 141 młodych mieszkańców gminy. Śląsk to nie tylko kopalnie czy praca, ale również bogate życie kulturalne mieszkańców. W Czerwionce nagrodzono osoby i zespoły, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju kulturalnego swojej gminy. Wszystkich tych, którzy w jakiś sposób kultywują to, co jest związane z tradycjami, ze zwyczajami ziemi czerwieńsko-leszczyńskiej, ale nie tylko ziemi śląskiej, którzy to kultywują, chcemy w jakiś sposób nagradzać. Rada Miejska w Czerwionce Leszczynach uchwałą z dnia 29 stycznia 2016 roku określiła warunki przyznawania nagród w dziedzinie kultury. Nagrody mają formę gratyfikacji finansowej, mogą być indywidualne lub zespołowe. W tym roku mamy 3 kategorie, mamy 24 nagrodzonych. Są to zarówno osoby indywidualne, są to zespoły i myślę sobie, co jest takie fajne, to to, że to są zespoły, czy też osoby, które uprawiają twórczość, od powiedzmy twórczości kultu, takiej dotyczącej kultury regionu, aż do powiedzmy muzyki czy tańca współczesnego. Także myślę sobie, że każda osoba, która ma osiągnięcia, ma szansę zostać nagrodzonym. Wśród nagrodzonych znalazła się m.in. formacja taneczna Zygzak. To jest zespół, który istnieje w ogóle od 27 lat, od momentu, kiedy szczęśliwie zaczęłam z nim pracować, od dnia założenia. W tej chwili w zespole pracuje 5 grup w wieku od 6 do 46. Mamy zarówno przedszkolaki, dzieci, młodzież, jak i mamy dzieci tańczących. Kapituła powołana zarządzeniem burmistrza nie miała łatwego zadania. Jest to bardzo trudne, dlatego że czasami oceniamy rangę dokonań, na przykład wyróżnienia, czy też miejsca na festiwalach międzynarodowych. A czasami, jeśli jest to jakaś taka bardzo niszowa działalność kulturalna, no to wydawałoby się, że powiedzmy osiągnięcie na szczeblu jakimś wojewódzkim dla kogoś może nie byłoby istotne, natomiast w tej twórczości, czy w tej dziedzinie jest to na przykład wybitne osiągnięcie. Wielu wyróżnionych podkreślało, że takie nagrody wiele dla nich znaczą. To jest zawsze niezwykle miłe uczucie, ponieważ jest to dowód na to, że praca, którą wykonujemy, jest doceniana i nie przechodzi niezauważona. Oby każdy z twórców mógł kiedyś doświadczyć podobnego wyróżnienia. Max ma 13 lat. Zmaga się z niezwykle rzadką chorobą. Choroba Maxa, czyli choroba Newmana Pika typu C, jest nieuleczalną chorobą, która w Polsce jest nierefundowana. A leczenie tej choroby pochłania horrendalne sumy. Miesięczny koszt leczenia tej choroby wynosi około 20 tysięcy złotych. W 21 państw Unii Europejskiej ta choroba jest refundowana. Niestety ani w Polsce, ani w Albanii NFZ nie refunduje tej choroby. Dlatego potrzebna jest pomoc. W Czerwionce Leszczynach dla Maxa zorganizowano wyjątkowy koncert. Cieszę się, że w naszej gminie są ludzie z otwartymi sercami, którzy bezinteresownie potrafią właśnie zrozumieć taki rodzaj akcji, który w tym przypadku dotyczy dzisiaj potrzeb Maxia. Za pomocą fundacji Zdążyć z Pomocą zbieramy do puszek, aby wspomóc starania rodziców. Dodatkowo kiermasz ciast, dodatkowo kawa, herbata i zimne napoje.
Potrzeby Maksa są ogromne. Zgromadzone środki, choć w małym stopniu, przyczynią się do poprawy jego codziennego funkcjonowania. Podstawowa rzecz to jest lekarstwo, które musi przyjmować systematycznie. Do tego jest rehabilitacja, którą też musi, bo to same lekarstwo nie pomoże. Tu trzeba ćwiczenia. W koncercie wystąpili ochotnicy z regionu, którzy postanowili pomóc Maksowi. Wśród nich była Monika, która również zmaga się z niepełnosprawnością. Dla mnie muzyka jest autorską formą rehabilitacji. Ja sobie kiedyś dawno temu wymyśliłam sobie, że mama dziecka z niepełnosprawnością, która musi wyjść na scenę, musi na tej scenie wyglądać. Wymyśliłam sobie, że nie będę miała czasu tak naprawdę się poddać. Bo walczyć trzeba do samego końca, a walka o wiele łatwiejsza jest w grupie. W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym rozdano nagrody za konkurs plastyczny i literacki. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem wśród uczniów ze szkół podstawowych z Czerwionki Leszczyn, jak i całego regionu, którzy wykazali się talentami malarskimi i literackimi. Inspiracją dla tych konkursów był wydany przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny kalendarz promocyjny pod nazwą Kalendarz Gminnych Legend. I właśnie legendy z kalendarza dzieci przedstawiały na pracach plastycznych, na podstawie tych legend pisały swoje własne prace literackie. Lecz nie tylko uczniowie postanowili powalczyć o nagrody, ponieważ za kartkę i długopis chwycili nauczyciele. Przygotowali scenariusze zajęć edukacyjnych zawierających atrakcyjne wprowadzenie tematyki regionalnej, często osadzone w rodzinnych doświadczeniach autorów. Moja babcia, która już nie żyje, pani Helena Paszenda, prowadziła tutaj zespół Książeniczanki. Ona dbała o tą tradycję w domu rodzinnym. No i tak był taki konkurs, więc postanowiłam wziąć w nim udział. Tematów było wiele, lecz uczniowie postanowili wzorować się na znanych w naszym regionie bohaterach, o których z pewnością każdy z nas już słyszał w opowieściach dziadków czy rodziców. Namalowałam legendę o skarbniku. No i jakoś mi było trudno to skomponować, bo chciałam, żeby to było realne i chciałam, żeby to było tak w 3D. O skarbniku. Że jest bardzo bliski mojemu sercu, bo mój tata jest górnikiem. Laureaci w Towarzystwie Rodzin odebrali nagrody, które osobiście wręczał burmistrz Czerwionki Leszczyn Wiesław Janiszewski, gratulując i życząc wszystkim dalszych sukcesów.